Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w grze Elden Ring. No i tak, dziś kontynuujemy naszą wspaniałą przeprawę, czemu w sumie dziś w tym odcinku powinno powiedzieć, ale mniejsze. Kontynuujemy właśnie naszą przeprawę po znajdźki, którą rozpoczęliśmy już w poprzednim odcinku i jak, co więcej powiedzieć, no warto by było się skupić na tym, by teraz właśnie poprzyglądać lepiej przynajmniej, powiedziałbym, początkową sekwencję Liurni, czyli tutaj jakieś te ruiny, może poszukać też coś tu, bo nie wydaje mi się, żebyśmy zaglądali w te miejsca dokładniej, tu też są jakieś takie znaki, no i może też warto by było w końcu pójść i spróbować, jak to się nazywało. Brakuje mi teraz słów, ale pójść, spróbować w końcu, jak to się nazywa? Dobra, wybaczcie. Wybaczcie, nie pamiętam, o co mi chodziło. Jakoś tak nagle straciłem umysł wręcz, ale tak. Dobra, mniejsza, naprawdę już się plączę. Co to jest w ogóle? Prośba z wulkanicznego dworu Istvan. Okej, dobra. Dobra, mniejsza, no ale tak, właśnie zwiedzanie, szukanie, zbieranie, tego typu rzeczy. A, jeszcze do zamku, jeszcze do Kelly, tak dużo tego. Więc, dziś może zacznijmy właśnie od przeszukania ruin i innych tego typu miejsc w Liurni, po czym właśnie udamy się do innych regionów, jak tylko Liurnię zwiedzimy chociaż trochę, albo stwierdzę, że jest trudno, zbyt niebezpiecznie i tego typu. No więc tak, to miejsce, oj, pamiętam to miejsce i ci, którzy uważnie oglądali, też pewnie pamiętają. Są tutaj, moim zdaniem, dosyć wredni wrogowie. Jakoś super dużo nie biją, ale tak, dzwonią, co jest irytujące, bo w połączeniu z tym swoim dużym gościem, niestety potrafi przysporzyć sporo problemów i nawet doprowadzić do mojej śmierci. A jak wiecie, obecnie moje runy leżą u bossa, którego nawet nie wiem, czy będziemy pokonywać, więc nie wiem, czy powinienem iść i odzyskiwać, czy nie. Dobra, już nie leżą. Bo oczywiście, śmierć. W poprzednim odcinku było tak fajnie, a tutaj już... No. Jak jest, to widać. Ale mniejsza z tym, niestety stało się. Ja się jednak nie poddam, bo chcę zobaczyć w spokoju, co tutaj jest. Więc tym razem od razu wzmocnię sobie moje boskie ataki. No i przy okazji błyskawice, z których przynajmniej wstępnie nie mam zamiaru korzystać. I dobra. Idziemy ponownie. Zaczynając od pozbycia się tego gościa. Teraz są na jedno uderzenie. Dobra, więc jest postęp. A, ten nie padł na jedno. No co za dziadostwo. Czyli, że co, że moje wzmocnienie już przepadło? Czy co jest? Nie, dobra, tam mógł być słabszy po prostu. Nadal coś jeszcze gdzieś dzwoni, więc jeszcze jakieś tutaj dziadów gdzieś mamy. Co jest najgorsze, bo wiecie, oni nie są mocni, ale swoim dzwonieniem utrudniają trochę tutaj sytuację. No i zaraz będzie śmierć. Znowu? Wiedziałem po prostu. Lokacja niby taka prosta, a ja tutaj nie umiem walczyć. To jest wkurzające. Nie zdarza się nic ująć. Przydałoby się naprawdę tutaj mieć jakieś inną broń może niż tą kosę. No więc tak, ostatnio było fajnie. Przyjemnie. Może nawet wyglądałem jak ktoś, kto trochę ogarnia. Ale tak, dzisiejsze to tutaj to wszystko w tym odcinku. Już zbyt przywykłem do określenia dzisiejszy. Ale dobra, to tutaj właśnie wszystko niestety pokazuje prawdę o tym, jak bardzo nie umiem. Wow, dużo ich tu. Zdecydowanie za dużo. Gdyby nie poszedł, to się kolejnie pokazują. No cóż, a właśnie jeszcze w sumie, jak pamiętam, łyknijmy. Bo jeśli się nie mylę, to ta butelka póki co zwiastuje tylko i wyłącznie... A, jak to się nazywa?
w moim przypadku właśnie wzmocnienie ataków, to od razu to zrobimy. Chyba je bym właśnie pozbawiłem właściwości leczniczych czy innych. No, w sumie prawdopodobnie tak. Ale na 100% nie jestem w stanie potwierdzić, zaprzeczyć. Bo najpierw w świecie nie pamiętam. Ale dobra. Super. Jest dobrze, pozbyłem się co najmniej części tych dziadostw. To teraz tak, żeby być w pełni gotowym, żywotność bestii. Na wszelki wielki bierzemy, co? I wiedziałem, że on się zaraz tu pokaże, co mamy. Nawet nie wiem, co mamy. Ale okej, będzie pluł trucizną. To może zobaczmy. Nie żywotność bestii. Ja powinienem przyłączyć sposób na włócznie błyskawic. Ale nie, wiecie co, wydaje mi się, że on może nawet nie tyle co powinniśmy go pokonać, co nie z taką pułapką po prostu na nas. Tak mi się zaczyna wydawać coraz bardziej. Chociaż nie ukrywam, też chciałbym spróbować zobaczyć, jaka ewentualnie jest nagroda za pokonanie go. Mając fakt, że po prostu jego ataków prawie że nie da się unikać, to serię. Nie. Ja się tu będę irytował niepotrzebnie tylko. No ale widzicie sami. Nie wiem, jakie to mam niby pokonać. Po prostu moje ataki go nie wytrącają z równowagi ani trochę. On robi jakąś serię ataków, która jest nieprzerwana i zawsze trafia. Może powinienem tarczy używać? Nie wiem. Ale nawet jeśli to wątpię, żeby miał zmienić sytuację, w której się znajduję. Więc tak, zamiast tego powiedzmy sobie, próbujmy pozbyć się jak największej ilości tych tutaj. No i tak, dobra, jeszcze to powinienem łyknąć, wtedy nie będę się ładować, żeby te ataki dobijały, jeśli się nie mylę, w szczególności na wodzie. No, w szczególności na wodzie. Okej. Jeszcze nie jestem zbyt blisko, więc spokojnie dam radę, tak. Po raz kolejny próba walki z tym czymś. Ciekawe, nie mogłem w to rzucać wcześniej. No i tak, ma doskoki, ma szarże, ma miliony ataków. To po prostu wróg idealny, widzicie? Nawet nie mogłem nic zrobić, bo on po prostu zaczął atakować. To nawet śmieszne już nie jest. Nie wiem, czy aż tak nie umiem walczyć i grać, czy co? Ale to nawet śmieszne nie jest. Jedyne, co mi pozostaje, to ewentualnie wzmocnić jeszcze rukiem. Takie rukiem runicznym, znowu chciałem powiedzieć. Łukiem runicznym, no ale mam ich za mało, wiecie, żebym tak mógł sobie rzucać nimi na prawo i lewo. Więc chociaż będzie to nieprzyjemne z perspektywy oglądającego, już 8 minut, a jeszcze nic nie zrobiłem, to obawiam się, że będę zmuszony właśnie w ten sposób na razie sobie poradzić z tym wszystkim. Co ciekawe, ich to nie dobija. Co jeszcze jest dziwniejsze, bo do tej pory to dobijało. Już nie, dobra, no to musiało trafić w wodę chyba, żeby dobijało od razu. Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. A na wszelki wielki teraz jeszcze najważniejsza rzecz. Nie widziałem, żeby to dało jakieś zmiany, ale na wszelki wielki właśnie użyję tego jeszcze. Podejdziemy i nie wiem, może czarny ogień okaże się lepszym wyborem. Okej. Nie. Nie wierzę. Miałem fajną okazję, żeby się poleczyć, ale zamiast tego wypiłem miksturkę many. Tak mówiąc językiem popularnym. Takim typowym. Może co? Dobra, nie ogarniam, co tu się dzieje. Najgorsze jest to, że postać mi stoi w miejscu, po prostu po jego atakach, zamiast reagować od razu. Przez co, nieważne, czy piję miksturkę, czy nie, jeśli postać nic nie robi, albo mam opóźnienia,
Powiem, że 3 sekundowy na unikin, to jak mam z tym walczyć? Ale dobra, może się uda, może się uda. Jeszcze jedna celna błyskawica i powinno być w porządku. Tylko tak, jedna celna błyskawica. W czasie kiedy... Kiedy on robi swoje ataki. Tutaj może by zdążyła dolecieć. Nie wiem. Dobra. Teraz może? Dobra, mamy to. Zajęło mi to zaledwie 10 minut. A jeszcze nie wiem, czemu zaczynam się bawić, że to był zwykły wróg. Upiorna konwalia. Niby jest to coś lepszego niż bylecowy, więc może. Może przynajmniej nie męczyłem się na czymś, co jest zwykłym przeciwnikiem. Ale tak, chyba tu nie ma niczego. Ponad to, co widać. Znaczy, potencjalnie męczyłem się z przeciwnikiem, który nawet... niczego nie bronił. Kurczę, już się bałem, że to kolejny taki wyskakuje, ale nie, to są ci mniejsi. A oni tu sobie mogą wyskakiwać. Są wkurzający, ale jak widzicie, nie biją dużo. Ach, ja tak, co z tego, że mi wytrącają z równowagi, skoro są unikalne. W sensie unikalne, raczej łatwe do uniknięcia, tak lepiej. Dzięki za dużo butelek. Dobra, kamień trójka. I czy ja tutaj się teleportowałem już, czy nie? Tak to niestety jest, jak się wchodzi z jakiejś lokacji po... co najmniej miesiącu, może nawet dwóch, od kiedy się ostatnio tutaj zaglądał. Więc na wszelki wielki zobaczmy, czy tutaj byłem, czy nie. Nawet jeśli byłem, to trudno. Ale no, nie widziałem, żeby było coś więcej w tym miejscu, więc uznajmy, że te ruiny są jakoś takoś oczyszczone. Dobra, teraz jestem już pewien, że tutaj kiedyś byłem. Pamiętam, jak się po prostu wkurzyłem po raz pierwszy, kiedy mnie teleportowało w to miejsce. Jak pamiętam to, ale mniejsza. Dobra. Następny punkt, o którym myślałem, to są te ruiny. Lokacje ruin zazwyczaj mają coś w sobie, a to były tutaj te jakieś. Powiem wam szczerze, nie pamiętam, żebym cokolwiek znalazł, więc... może gdzieś tutaj były jakieś skarby. Ale tak, po prostu wiecie, stwierdziłem, że pobiegamy dalej. A jak mam jakieś podejrzenia, plany, pomysły, czy coś, to... to wtedy to sprawdzimy, chociaż tu jest ten teleport. To może jednak tu też nic więcej nie ma? No skoro jest teleport, to może... nawet nie wiem. Pozwólcie, że i tak trochę tu połażę. Poszukam, bo... mieć tyle lokacji ruinopodobnych, a wszystkie po prostu zredukować do poziomu... No, leży tu jedna rzecz, czym jeden teleporter, to byłoby dziwne. A szczerze mówiąc, nie kojarzę, żeby właśnie w Liurni sami w sobie, czy jak się ta lokacja nazywa teraz, to w sumie bez znaczenia. Były jakieś ruiny, które przynajmniej ja znalazłem, żeby miały większe znaczenie. Ale z drugiej strony tutaj też to wszystko dosłownie jest kupa skałek i nic więcej nie ma. Więc może... trochę zbyt myślę. A jakieś nie wiadomo jak niestworzonych sekretach, tajemnicach i tym podobnych. A to dosłownie są zwykłe kupy skał. Chociaż raczej zwykłe kupy skał by nie dostały własnej lokacji. Nie wiem co myśleć. Najgorsze jest to, że wiecie, Elden Ringa już ogrywam bardzo długo. Od dnia premiery, w sumie czy kilka dni po premierze, tak będąc bardziej szczerym przez to, że tak, pierwszy odcinek był kiepski. Grzyby. Jest już początek maja. Jest odcinek 40 któryś. Który konkretnie nie powiem, bo nie jestem pewien. A tu chyba przed chwilą byłem. Tak, tam jeszcze coś jest, co tam można też podejść sprawdzić. Odcinki są u mnie
w miarę regularnie, jeśli chodzi o Eldena. Ale jednak przez ten odstęp czasu ciężko mi czasem pamiętać, co robiłem, co nie robiłem, gdzie byłem, gdzie nie byłem. A niestety nie mam notatek. Żadnych. A swoich odcinków też nie sprawdzam. Pod tym względem. Tu jest statua odradzająca? A. Interesująca. Może jednak to naprawdę coś było więcej. Jesteśmy w takim miejscu i w sumie widzę co jakieś właśnie niezebrane znajdźki, to może... Może miałem rację, że jednak za słabo to pozwiedzałem, ale wracając. No więc tak, może się okazać, że jesteśmy tutaj, chociaż jeśli cokolwiek tu było, to już dawno to znalazłem, odkryłem, a ja teraz niepotrzebnie tylko łażę. A może się okazać, że dosłownie też nic nie było i nie będzie. Nie mnie co po prostu wiedzieć. Ja tutaj tylko gram i zwiedzam. Tak więc, jeśli ktokolwiek by się załamował moim sposobem grania, tym co robię i jak robię i po co robię, tylko z ich perspektywy to wszystko nie ma sensu czy coś, to powiem tylko jedno słowo. Przepraszam. Ale no, taki już jestem. Nie jestem w stanie, powiedzmy, magicznie zmienić swojego sposobu bycia i... Chciałbym na jakieś znajdźki, a tutaj proszę, wejście do tunelu. Ale wracając, nie jestem w stanie po prostu zmienić swojego chaotycznego sposobu bycia i w ogóle aż tak, więc... Jeśli wam to przeszkadza, to niestety, no... Ja nie jestem sobie w stanie za bardzo pomóc. A, winogrono Shabiririego. A czym jest winogrono Shabiririego? A, mam już trzy. Poszukasz, sącząca się gałka oczna chorego. Fuj. Fuj, fuj. Ale tak, już to mieliśmy. I co tu jeszcze jest? Dziedzictwo dwóch palców. Okej. To akurat po wyglądzie poznaję, że jest to coś tego samego typu jak tutaj dziedzictwo nosiciela protezy, gwiezdnej plagi. Dziedzictwo dwóch palców. Talizman z wyrytą legendą o dwóch palcach. Zwiększa wiarę. Palce nie mogą mówić, jednak te okazały się okrętne. Nieustannie się wierciły i zdradzały przeróżne tajemnice. W ten sposób zyskaliśmy słowa. Słowa naszej wiary. Okej. Okay. Jeśli to usunął, czy nadal będę miał 30, tak widzę? 33. Tak, okej, okay, czyli... Ostatecznie mogę się tego pozbyć, a i tak jesteśmy w stanie zrobić coś, co planowałem w tamtym odcinku. Fajnie, fajnie. Zaszyfrowana pota. Nowa broń. Która nie jest może najlepsza. Ale uwierzcie mi. Będą sytuacje, kiedy... Będzie najlepszym, co możemy zrobić. Jeśli potrzebujemy... Dosyć szybkich ataków. No i przy okazji to są fajne takie światełka z napisów przyczepione do rąk. No. Więc tak. Sukces. Co prawda nie bije to dużo, ale skalowanie ma przyzwoite. Jak na sytuację, więc... Może jak to ulepszymy, będzie jeszcze lepsze. Na razie będę to ze sobą targał, bo... Wagę ma zero, więc nie ma co się przejmować. I tak. Ja, moja kosa i zaszyfrowana pata teraz... Pomyślimy, co dalej zrobić, w sensie gdzie idziemy teraz, czego szukać. Idziemy może do zamku tego Stormveil, czegoś tak. Czy idziemy do Kelid, czy co. Bo no, jak mówiłem, na obecny moment mam dużo ponoć miejsc do zwiedzenia, nie wiem co zrobić. No przy okazji też na dole nie dostałem żadnych porad, sugestii, oceny sytuacji odnośnie tego co zrobić z Renalą, więc... Do... tej, jak to się nazywa, akademii. Jeszcze nie wracamy. Okej, okay. Tak więc powiem wam szczerze, stwierdziłem, że idziemy tam pośród skał i ruin szukać szczęścia. I no i tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Byłem w twierdzy, ulepszyłem sobie patę. Jak widzicie, nadal bije zdecydowanie mniej od kosy w teorii, ale przetestujemy na jakimś wrogu i się przekonam dopiero wtedy, jak wygląda prawdziwa moc zaszyfrowanej paty. No, jako że jest to dużo szybsze i wiecie, mogę być jednoręcznie, dwuręcznie. Właśnie ten tryb dwuręczny wydaje być się tym, co jest najlepsze. No tak, tu mam rycerza. I teraz patrzcie, no... Nie są to wielkie obrażenia, ale... Jedno kliknięcie robi dwa ataki, więc... wydaje mi się, że tak. Jako broń zapasowa, czy jakaś taka, gdzie potrzebujemy szybkich działań, pata może być dobrym wyborem. Teraz jednak przerzucę się z powrotem na kosę.
Chociaż z kosmosem jestem już bardziej znajomiony, no i nie ukrywaj, mi bije większe obrażenia. Ale tak, jak mam nadzieję, że udało mi się przekonać was, pokazując tutaj ten atak spacy, nie jest ona też taka wcale bezużyteczna. Siostra mi hałasuje w tle, wybaczcie. I tak, na przykład no takie pieski, no patrzcie. Czy w sumie na pieski, wilki raczej powinien powiedzieć. No, pata się idealnie sprawdza. Kosm też niby bym mógł łatwo. Ale wydaje mi się, że właśnie można się też trochę pobawić w świecie. Inną bronią już tylko to, co jest najsilniejsze, najoptymalniejsze. Więc no. Pata wydaje się być o tyle właśnie dobra, że jest szybka, więc jeśli ma wystarczająco silny współczynnik stagera, to może być lepszy od kosy właśnie takich wrogów, których da się zestagerować tym wszystkim. Albo dla tych, którzy nie wiedzą, co znaczy zestagerować, po prostu, jak to się nazywa, takim polskich słów. No zablokować, powiedzmy. Chciałem w sumie to przełamać ich posturę, bo to jest chyba w sumie to, co chciałem uzyskać. Tak, tak. Znaczy nie właśnie, jaki jest współczynnik, powiedzmy, na kosie, a jaki jest na pacie. Jedno, co mogę powiedzieć, to tylko to, że jak widzicie, pata niestety ma trochę mały zasięg. Ale tego akurat się spodziewałem, więc no. Jak mówiłem, żaden problem, tego właśnie chciałem. No i jest to też broń czysto pod wiarę, co? Powiem szczerze, może być dobre, jeśli decyduję się na specjalizację. O ile będę mógł robić specjalizację. Bo wiecie, spora część wtedy moich statystyk, które ewentualnie poszły w siłkę czy coś, chociaż właśnie mogłoby pójść w wiarę i miał nadal sensowną broń, chociaż właśnie jak już też zacząłem mówić przed chwilą, moje rzeczywiste punkty w siłę i w zręczność są raczej niskie, bo mam 19-18. Przy czym plus 5 dostaję z talizmana. Więc w sumie specjalizacja pod tym względem raczej dużo nie zmieni. Ale dobra, jesteśmy przy jakiejś skalce. Czy tutaj coś mi zostało tak naprawdę? Czy nie? A. Wydaje mi się, że tak. Chyba jednak w tym miejscu przynajmniej nic nie było, więc... A nie, było. Chyba jest jakiś cmentarz? Tak. Może na nim coś jakoś kiedyś nie zebrałem? Ej, no cóż. Musimy jakoś przeżyć ten odcinek z siostrą, która będzie mi hałasować tam z tyłu. Skupiając się jednak chyba bardziej na tym, żeby grać i mówić, co się dzieje w grze, a nie na tym, żeby narzekać na siostrę. Nie siedzi siostra, to słychać w mikrofonie. Wskaźniki na odcinku pokażą. Twoje tupanie i inne tego typu rzeczy. Tak samo jak twoje ustawianie różnych rzeczy na Switchu. Dobra, a... Dobra, tutaj chyba możemy pójść w sumie. Tak, całkowicie szczerze nie jestem pewien, czy tutaj byłem kiedyś, czy nie. Dobra, wiecie, co jeszcze trzeba zrobić? Teraz wpadłem na pomysł. Ale tak, dzięki koń, nie jesteśmy potrzebny, chwilowo. No, że zdejmiemy to, więc pat nie będę mógł używać, ale spokojnie, weźmiemy sobie kota zaplątanego w ogon zamiast wiary. I możemy bezpiecznie spadać, tak długo jak zapadek nas ma nie zabić. Więc jej. Widzicie, możemy zejść teraz spokojnie, nie przejmując się niczym. Bo nie otrzymujemy obrażeń od upadku, przez to, że znalazłem w jakiejś tajemniczej dziurze dziwnego kota. Z długim ogonem. Słojogród. Okej, Słojogród, ciekawa nazwa. A, dobra. Jesteśmy już tutaj, to teraz kot nie będzie potrzebny, możemy wrócić do dziedzictwa palców, jakkolwiek dziwnie to brzmi. I tak, kamień kowalski 3, czyli inaczej mówiąc, śmieć, nie potrzebujemy tego aż tak bardzo, ale w ogóle potrzebujemy i słoje. A z tym słojem można pogadać, okej, to zobaczymy. Co ty robisz tutaj? Nie myślałem, że nikt nie wiedział o tym miejscu, except us Jars. Ah, are you going to be the new potentate? Gosh, truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Hmm. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Dziwne to. Skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know?
I'm sorry, cuz. What a shame. Don't look so... We can still chat. Oh, come back and visit me. Don't look so... We can still... Okej. Okay. Nie wiem, czy mi nazywa mnie kuzynem i... Jak mi się swój ty się mówi. Okej, okay, no ciekawa gra słów od słowa salt i swój. Ale dobra, mniejsza. Dobra. Co ja w sumie chciałem zrobić, bo tak trochę się już zagubiłem. A zresztą, nieważne. Jeśli te słoje nie są agresywne, to chyba lepiej by było, gdybym tu był bez broni. Albo przynajmniej nie klikał przycisku zaatakuj. Skąd nie są wrogowie. Ale ładne miejsce, muszę przyznać. I w sumie znalazłem je przypadkiem, chociaż właśnie też nie do końca przypadkiem, bo pamiętałem, że tutaj właśnie są tereny, na których nas nie było. Ale jednocześnie nie spodziewałem się, wiecie, że to będzie miasto słojów. Bo to jest jednak coś nietypowego co najmniej. Ale dobra, mniejsza z tym. Zanim przyjrzymy się przyjemnym rzeczom, jak to właśnie miasteczko słojów, to pójdźmy trochę dalej, bo może będą tu jakieś niebezpieczeństwa do powalczenia. Nawet jak nie, to widzicie, mamy tutaj moje ulubione rzeczy, które są chyba w każdym biomie, jak na razie, które spotkaliśmy, czy w każdej krainie. Czyli piękne cmentarze z otwartymi trumnami, które dają pełno złotych runów. Najprzyjemniejsza rzecz, na którą można się natknąć, jeśli brakuje wam runów. Ej, szkoda tylko, że jestem na takim etapie, że takie cmentarzysko to w sumie... No w sumie to da tyle może runów, żeby ulepszyć sobie broń, kupić jakieś jedno zaklęcie, ale na poziom to już nie starczy. Ale cóż, przeżyjemy jakoś. Musimy przeżyć. I dobra, a jest jakiś sposób na powrót? Czy to jest raczej taka jednostronna wycieczka? Dobra, można wrócić. Nie jestem aż taki głupi, żeby się teraz tutaj zgubić na drodze, którą przed chwilą znalazłem. Na całe szczęście, dzisiaj właśnie mój umysł jest chociaż częściowo sprawny. To jest już w moim przypadku wielkim sukcesem, bo wiecie, jak potrafię być czasem bez mózgiem, nie myśli, dać i w ogóle mieć problemy z podstawową logiką. No ale dobra. Okej, okay, mniejsza. Mniejsza. Dobra, dobra, co my tu mamy? Mnóstwo różnych kwiatków, jakiś przedmiot, którym jest pęknięty garnek i par chałupek. Oraz jakiś wielki, zakopany słój. Oby tylko podniesienie tego czegoś, co jest w tym wielkim słoju, go nie zdenerwowało. Rytualny garnek, okej. Okay. Nadal nie rozumiem, czemu dali tak dużo rodzajów garnków tutaj, ale... Co to niech dają. Z chęcią przyjmę. Jeszcze więcej słojów, tak, jeszcze więcej wszystkiego, miliony kwiatków. To są pewnie tutaj dla ozdoby, żeby im było ładnie, fajnie powsadzone. Ja oczywiście bezduszny zbieracz wszystkiego będę je zabierał. Kolejny garnek. Nawet nie wiem, po co te garnki. Naprawdę, nie wiem, po co mi te garnki, skoro i tak, znając mnie na 99,9%, nic z nimi nie zrobię. I kolejny garnek, jej! Odłam grzywego słoja. Okej, okay, czyli to jest jakiś taki po prostu raj dla tych, którzy korzystają z opcji tworzenia garnków i rzucania garnkami we wrogów. Może być fajne, może warto by było, żebym sobie o tym pamiętał i sam korzystał. Może nie. I przy okazji, jak zresetowałem świat, czy on coś nowego powie? I'm happy you. I have good tidings for you, cuz. Have you noticed the rare flowers? I asked the villagers if you could pick some, and they said you'd be very well. A, to już wiem. Who knows? Okej. Okej. Okay. Miło wiedzieć, że w sumie zrywanie tych kwiatków jest legalne. Szkoda tylko, że najpierw je pozrywam, potem pogadałem z gościem, który powiedział: słuchaj, dostałeś pozwolenie na zbieranie naszych kwiatków. Ale dobra. Nawet na garnku są, znaczy jak na garnku są dachy. Tak, chciałem powiedzieć, na garnku są dachy, na dachu są garnki. Teraz lepiej. Tak, wszędzie tylko garnki, 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 garnki. Jaki jest sens tej garnkocepcji? Ja nie mam pojęcia, ale tak. Jak już mamy te garnki, to niedługo chyba sobie zrobię coś fajnego przy ich pomocy.
jakieś takie na przykład słoiki do litowania ogniem we wrogów. W sumie są chyba tanie w produkcji. No bardzo tanie, patrząc na to, ile mam tych śmieci, więc... Ile mogę tyle tego zrobić? Tutaj potrzeba czego? Rytualnych garnków. Nie. Nie, a tutaj... Nie, to też nie jest ciekawe. Dobra, to akurat te rytualne są póki co 2 na 10 tak poważnie. Więc nie przejmujmy się tym i... Pogadajmy z nim jeszcze ten jeden raz, zanim ruszymy dalej w naszą przygodę. Say, cuz, have you met Uncle Alexander? Wujka Aleksandra. No, a to ciekawe. To be a champion. I asked to go with him, but he said the path of champions must be trod alone. So heroic, right? I miss him though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz he's big and tough and strong. Okay. My home is of the past, and the... I suppose that's part of being a... So, please, I'm actually a warrior jar as well. One day, I'll be just like Uncle Alexander, and I'll have to leave the village to become a champion. Uncle Alexander, my home is of... I suppose that's... Okay. Nie spodziewałem się, żeby tam kolejne dialogi, a jako, że niestety każdy dialog jest triggerowany po odpoczynku, to dzisiaj będziemy dużo biegać chyba w tej weftę. I w sumie najgorsze jest to, że mamy już pół godziny. Prawie nic nie zrobiłem, a już czas antenowy się kończy. Ej, no niestety. Dobra, chociaż tyle, że już tutaj nic nie mówią. Hurra, w takim wypadku, w sumie. Ale dobra, mniejsza. Skoro to jest, to na zwieńczenie tego epizoda, który będzie trochę pustszy, takiego mógłbym fajnego zrobić w sumie. Nie ukrywam, trochę nie mam pomysłu, ale dobra. Skoro jest sytuacja taka, a nie inna, to chodźmy zobaczyć może, co się stanie, jeśli... A jak to się nazywa? Sprawdzimy to całe miejsce, w którym jest ten, jak to się nazywa? No ten tajemniczy znak z wulkanicznego dworu, czy jakoś tak. Okej, wycie wilków, zaraz miliony wilków właśnie by doskoczyły, żeby nie atakować. Ja się jednak tym nie przejmuję. W końcu tylko pogrobno. Nic tej wyjątkowo groźnego nie powinno istnieć. Ale dobra, jak już tyle się was nagromadziło, to... Okej. Dużo nie biją, łatwo padają, ale jednak nadal mogą, jak jest ich tyle, to mogę zginąć, więc bezpiecznie będzie ich wyeliminować, póki jeszcze są, no. Póki jeszcze właśnie jeszcze w stanie ich ogarnąć. Fajna to taka dziwna, skalna dżdżownica, z której dostajemy fragment ruin. No i dobra, idziemy dalej. I... co teraz? Jeszcze kawałek musimy pójść i tu coś powinno być. Ja w sumie tu już byliśmy przecież kiedyś. W sumie da się tam wejść? Może jest jakiś sposób. Będę musiał może nawet podpytać kogoś, bo nie wiem, czy da się tam wejść. W sumie chciałbym wiedzieć. Ale dobra, jest tu czerwony znak, czyli to pewnie to. Świat prawdawnego rycerza Istvana. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jak już zrobiłem to... Ja po prostu się na tym skupmy. To ciekawe zbroje nosi. Taka... Niby to jest metaliczna zbroja i w ogóle, ale z drugiej strony taka... Ciężko mi określić, o co mi chodziło, ale... Dobra. Hej, to jest po prostu. A siostra chyba właśnie przewróciła konsolę. To coś znowu przewróciła. Coś musiałaś. No, czy wy to widzicie? Po prostu idealnie unikał wszystkich moich ataków. Ja tu przegram z nim zaraz.
wierzę w to, ale przegram. Po prostu. Okej, chyba że... Może błyskawicy nie uniknie. A skądże znowu? On unika wszystkiego, po prostu co istnieje. Nie wiem, jakie mam gościa pokonać. No dobra, nie wiem, czy i tak. Na farcie. Na farcie się udało z ostatnią butelką, ale jej pokonane i mamy ukroniczny oraz remedium wezwania zgiętego palca. Ukroniczny miła nagroda. Remedium. Na co mi to? I... Nie wierzę, nie. Nie. Hełm łuskowy. Zbroja łuskowa. Rękawice łuskowe. No, nogolenniki łuskowe. No co jest, siostra? O, aha, okej. Dobra. Nic ważnego. Ale dobra, można tą jego zbrojkę sobie zdobyć. To wiecie co? Jeśli nadal będziemy na średnim po tym, co to. Nie, jesteśmy na dużym. A szkoda. Podwójna pelerynka, ale jestem skłonny tak łazić. Ten byłbym skłonny. Ale jeśli ma to duży ciężar, to niestety musiałbym to oznaczać w jakiś sposób. Czy w sumie co bym musiał zrobić? No tak to na razie. Mają rozwiązać i tak, dobra. Na chwilę też ewentualnie sprawdzić, czy da się tam pelerynkę jakoś zmienić, chociaż nie wiem, czy jest sens. I dobra, jak już mówiłem, będziemy kończyć odcinka, bo już trochę to trwa, to jeszcze na koniec... Idziemy do wulkanicznego dworu. Zobaczymy, co oni powiedzą o tej naszej robocie. A nie, dobra, 36 minuta dopiero, to jeszcze mogę trochę zrobić. Okej. Zobaczymy, co nam powiedzą, zobaczymy, co będą chcieli zrobić i tak dalej, a póki co, cześć! That is the task the Volcano Manor desires you enact. You will be compensated once the deed is done. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. Ale ja już to wykonałem. I am pleased. Now you are a recusant true. And a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward, as promised. I co tutaj zniemy? Magmowy szał. Nie wiem, czemu wygląda mi to jak jakieś zaklęcie. Zaraz sobie zobaczymy. Don't forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason, it is the true path to valor. Okay. Przy okazji jeszcze nie pokazałem wam opisu zbrojki, więc no. Dobra. Okej. I dobra, magmowy szał, czy jakoś tak. Czym to jest? Niestety jest magią. Szkoda, że nie inkantacją, ale... Przynajmniej cokolwiek jest. You are a recusant, I am pleased. Dobra, jej. To skoro to już zrobiliśmy... Zobaczmy, czy możemy tutaj... nie. Tam do ślimaków nie ma co iść. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tego słuchać za bardzo, co tam siostra robi, bo... Muzyka ta jest objęta prawami autorskimi. Ale dobra, mniejsza z tym. Poszukajmy szybko... jak to się nazywa? Tej ryj, czy jaki tam było... I tego dziada. So, you've bloodied your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Bernal, a recusant, just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Okay. Why not add some to your repertoire? Nauczy umiejętności. Nadal można się u niego uczyć, co ciekawe. Jest też coś. Czy jest coś nowego? Gambit zabójcy oraz erupcja. Do użytku na dużych i olbrzymich mieczach to porach oraz młotach. Bubiny daje właściwość ognisty i umiejętność erupcja. Umiejętność rycerzy słyszących w wulkanicznym dworze. Uderz bronią w ziemię, by stworzyć źródło lawy, która wystrzeli czym gejzer. Okej. Okay. Podoba mi się. Na razie jeszcze tego nie będę używał, ale tak, podoba mi się, więc jej, no. You've come to understand now, eh?
to take power and make it his own. No dobra, zaraz pójdę, spokojnie siostra. Przekaż im. Zaraz podejdzie. Nie w taki sposób, siostra, oni cię nie słyszą. Accusants must become the most wretched of predators. All you can do is laugh. Okay, dobra. Until we meet again. Dobra. Mamy kolejny list. Teraz pogadajmy jeszcze z nią. Have you ever heard any strange sounds here? Something beyond the walls, like breathing. Or slithering scales. Oh, fie, what am I saying? It just is impossible. I must be tired. Sometimes, like, breathe more. Sometimes, I like, breathe more. Nie rozumiem, ale dobra. Skoro się powtarza, to może warto byłoby jeszcze, jak to się nazywa? Szybko. Jakim teraz. Mniejsza. Zresetować, ale to już zobaczymy w kolejnym epizodzie. A póki co. Rilel. Gnuśny. Kolejny cel. Na płaskowyżu Altus. Dobra. To będzie już większe wyzwanie. Ale tym, jak mówiłem. Czemu w sumie jeszcze nie mówiłem, ale jak teraz mówię, zajmiemy się w kolejnym epizodzie. Mam nadzieję, że ten wam się podobał mimo moich zdamień i na razie to by było tyle, więc dziękuję wam bardzo i trzymajcie się, hej hej!